Witaj serdecznie, Paweł Grzech, kłaniam się z bloga biznesdokażdego.pl. Jak chcesz, padnij na bloga. Dzisiaj tak sobie chodzę po domu, tak naprawdę nie wiem, o czym mam nagrywać. Nie wiem, o czym będzie ten film wideo, jak nie chcesz go oglądać, po prostu wyłącz od razu. Ale w momencie, gdy nagrywa ten film, za bardzo nie mam tematu. I to nie jest do końca takie dobre. Jeśli chcesz powiedzieć swój kanał na YouTubie, to do końca nie jest takie dobre, bo warto nagrywać te filmy, swoje filmy, takie słowa kluczowe i fajnie wtedy pozycjonować. Ja popełniłem akurat taki błąd, że właśnie dużo takich filmów nagrywałem właśnie też bez namysłu, to w pewnym momencie się ćwiczy taką mowę przed kamerą, ale też takich dużo filmów bez namysłu i później się zastanawiasz, jakie słowa kluczowe dać, jaki też tytuł i one się tak do końca nie pozycjonują dobrze. I dzisiaj znowu mam taki dzień, że za bardzo nie wiem, o czym chcę nagrywać, ale tak przy okazji jeszcze, nie wiem, czy kojarzysz tą książkę, Alchemik, tak właśnie natrafiłem na nią niedawno, muszę ją jeszcze raz przeczytać, bo czytałem kilka lat temu, naprawdę świetna książka i ją warto czytać codziennie, szczerze mówiąc. Codziennie jest jakiś czas, ją warto sobie odnowić, poczytać. To jest naprawdę świetna książka. Najlepszą radą, jaką mogę ci dać, to jest po prostu działanie. I szczerze mówiąc, tak sobie nagrywam ten kanał na YouTubie od kilku już chyba do roku ponad. I tak, kurczę, średnio mi idzie. I wtedy się czujesz często w biznesie w taki sposób. Co za pierdala? Gówno ci to obchodzi! Chyba masz! Jak ten gościu. Jeśli miałeś tak kiedyś, uwierz mi, nie jesteś sam, miałem tak często. Teraz jeszcze przy okazji sobie tutaj podłączyłem takim planem działania nad naszym systemem marketingowym. Mam nadzieję, że nie widzisz mojego bałaganu w biurze. Nie patrz na domenę, bo ona będzie zmieniona. Tworzyłem taki fajny system marketingowy, plan działania właśnie. Tu jest plan działania, procedury będą biznesowe dla partnerów, na przykład jak zmienimy zakładkę dla partnerów, czy są w naszym biznesie. To tworzymy dla nich procedury biznesowe, jak działać po kolei, jak się zachowywać, linki partnerskie, też plan działania dla nich, co po kolei mają robić. I tak sobie tworzyliśmy ten system, zaczęliśmy go tworzyć, o ile dobrze pamiętam, nie wiem, kilka miesięcy temu, było fajnie, ruszyliśmy, na początku było super, teraz będziesz widzieć moje pranie z tyłu może, było super, ruszyliśmy, fajnie sobie zaczęliśmy działać, mieliśmy reklamę na Facebooku, tworzymy coś takiego, że, okej, to przymknę, że tworzymy dla naszych partnerów reklamę, my, nie? Czyli mamy budżet reklamowy wspólny i tworzymy wspólnie reklamę. Czyli my kupujemy reklamę naszych partnerów biznesowych i przy okazji, oprócz tych działań, które oni tam mogą robić, czekaj, to zasłonię tylko, hałas, uwaga, oprócz tych działań, też mam bałagan, nie patrz na moje ciuchy, oprócz tych działań, które nasi partnerzy biznesowi na przykład robią w swoim biznesie, my dodatkowo wspieramy ich płatną reklamą, czyli my ustawiamy dla nich reklamę i się im buduje w tle list adresowa, nie? Czyli to, co oni robią jako swoje działania, to działa na ich korzyść, ale oprócz tego chcemy właśnie ich wspierać mocną reklamą. Ustawiliśmy sobie te reklamy na Facebooku, ruszyliśmy z tym systemem, pierwsi partnerzy do nas dołączyli, odpaliliśmy reklamę, włączyliśmy tam płatną reklamę, naprawdę się fajnie lista zaczęła budować adresowa nam, czyli ktoś, kto nie miał o tym pojęcia, mu się budowała lista w tle, nie? Bez jego udziału tak naprawdę. Świetnie się to budowało, ale Facebook nam, nie tylko nam wtedy właściwie, zablokował, kurczę, nie mogę siedzieć, musimy pochodzić, to jak kiedyś. Facebook po prostu zablokował nam domenę, nie? Na Facebooku. Pisaliśmy do Facebooka tam przez takiego menadżera, różne pisma wysyłaliśmy, mówią, że odblokują, później jednak stwierdzili, że nie wiadomo, czy odblokują. I to był taki właśnie okres wtedy, że jednak Facebook, to był ten taki okres, gdzie Facebook tam te algorytmy zmieniał coś i on blokował bardzo dużo domen. Dużo stron i tak dalej, nie tylko naszą, nie? My akurat wpadliśmy w ten taki, nie wiem, zły okres chyba. No i do dzisiaj jest zablokowana i mieliśmy też stworzyć taki plan działania 40-dniowy też dla naszych partnerów, czyli oprócz właśnie reklamy oni mieli dostać taki krok po kroku działanie. Jak pracować na przykład na Facebooku i tak dalej, ale no plan wziął w łeb, już były tam pierwsze nagrania, ale plan wziął w łeb, no bo jak nam domena zablokowali, no to nie za bardzo dało się tam dalej ten plan rozwijać. I wtedy wiesz, tak jak w biznesie właśnie, wtedy się czujesz jak ten gościu przed chwilą, tam tych kilka gości, co wyrzucają komputery, nie? Nagle musisz wszystko pozmieniać. Tu biznes ci stoi, bo ty musisz wszystko pozmieniać. Wszystkie te plany od nowa tworzyć i tak dalej. Będziesz, już widzisz, bo jest ciemno. Wszystkie plany od nowa tworzysz i tak dalej. I się zastanawiasz wtedy też. Bo nie jest tak, że jak masz nagle... Nie mieliśmy planu B tak naprawdę, nie? Mieliśmy ten plan do zrobienia, chcieliśmy go zrobić. Jak nam Facebook uciął wszystko, bo tam też dużo w naszym planie działania mieliśmy być no, oparci o Facebooka, nie? Jak nam Facebook zblokował, no to i reklama nam siadła od razu, musieliśmy kombinować. Ten plan działania też wziął w łeb, musi być przerobiony od podstaw, ale zanim właśnie kapniesz się, jak ten plan zmienić, co tam wdrożyć nowego, to znowu coś tam musieliśmy potestować, coś tam nie wyszło. W końcu na szczęście zaczęliśmy korzystać z planu działania z takiej metody o nazwie DOM, która jest rewelacyjna i ona na dzień dzisiejszy działa najlepiej
Jeśli chodzi o biznes sieciowy, biznes MLM, to metoda DOM na dzień dzisiejszy jest najlepsza, bo nie musisz mieć stron i tak dalej i możesz działać. Wdrożyliśmy tą metodę i dodatkowo jeszcze musimy od podstaw ten nasz plan przerabiać, zmieniać domenę, przenosić cały system w końcu, bo już nie było sensu czekać, bo przez większość czasu zamiast działać na 100%, działaliśmy na 40%. I wtedy właśnie jest taki, jeśli nic nie chce, jesteś wkurzony, jeśli miałeś takie uczucie, że ci w ogóle nie idzie w biznesie, że starasz się, nie wiem, publikujesz i tak dalej, ci nie idzie, no to nie jesteś sam, bo jedna osoba miała tak samo, nie? Jak ty. Ja tak miałem już nie raz, dzisiaj też mam ciężki dzień, szczerze mówiąc, chodzę, snuję się po domu i w końcu postanowiłem odpalić kamerkę i coś nagrać, bo jeszcze muszę przygotować też kilka materiałów naszych partnerów biznesowych. Teraz widzisz mój bałagan w biurze, ale co tam, nie będziemy udawać, nie? Jak na Instagramie niektórzy, że siedzą pod palmami cały rok albo coś w tym stylu, nie? I tu jest taka, czekaj, mnie jeszcze widzieć może. Jeśli chodzi o metodę DOM, to jest właśnie tu. W tym, jak to sobie rozwiniemy, to jest omówiona cała metoda naszych partnerów, plus różne przykłady i tak dalej. To jestem ja, nie wiem, czy widzisz. Tu jest Marcin i ja. Tu mamy też procedury biznesowe. Metoda DOM właśnie to jest jedna z najpotężniejszych metod, albo najpotężniejsza, jak mówiłem, na dzień dzisiejszy. Na tą domenę nie patrz, nie, bo ona jest zmieniona. Musimy niestety ją zmienić, cały plan przenieść. Cały system musimy przenieść. Jeszcze muszę nagrać takie pewne procedury dla partnerów biznesowych. Będziemy dalej rozwijać lejki sprzedażowe. Bo też mieliśmy w planie, kiedy to postawię, równie często. Bo oprócz tego systemu dla naszych partnerów biznesowych, nie, dla naszego biznesu sieciowego, chcieliśmy stworzyć, no, tworzymy dalej akademię, nie, biznesową. Dla osób, które są w network marketingu, ale nie w naszym zespole, właściwie dla całej branży, można powiedzieć, nie, network marketingu, gdzie będziemy też ludziom pokazywać właśnie, jak tworzyć leki sprzedażowe i damy im też gotowe leki. Czyli jak będziesz chciał dołączyć, to dostaniesz gotowe leki sprzedażowe, nie? Czyli gotowe kampanie e-mail, przykłady stron, też gotowe strony, z czasem też gotowe produkty do promocji, nie? Czyli żeby sobie zbudować nie tylko swój biznes MLM, ale oprócz tego, żeby sobie stworzyć też dodatkowe źródła dochodu. To też będziesz mieć gotowe produkty na licencji od nas na przykład, nie? I to przez tą taką blokadę, przez te takie zahamowanie naszego tego pierwszego systemu, musieliśmy też odłożyć plany budowy tej akademii. To też znowu frustracja, tam niektórzy ludzie mieli pretensje, że to się przedłuża i tak dalej, ale jak jedno nie działa dobrze, no to ciężko zrobić się za drugie. I znowu ten taki wywalanie komputera przez okno, nie? Taką ochotę miałem, a powiem Ci szczerze, że jak kiedyś naprawdę miałem taką sytuację, że rozwaliłem sobie laptopa. Uderzyłem pięścią w laptopa i go rozwaliłem. Laptopa za chyba 3000 zł. Kupiłem sobie nowego laptopa do pracy, on to nie było teraz, nie? To było już dawniej. On mi nie działał. Tak się wkurzałem, walczyłem z tym laptopem, nie wiem, przez 2-3 miesiące, tak mnie wkurzał, drażnił, że w końcu czasnąłem pięścią i o dziwo poczułem ulgę, i to potężną. Dzisiaj trochę mi go brakuje, nie, tego laptopa, bo teraz wiem, że mógłbym sobie, nie wiem, kupić, tak jak mam w komputerze stacjonarnym, takie do internetu, nie, bo ja nie mam internet na kabel, tylko mam ten router, to mógłbym sobie tą taką końcówkę, nie, takie dwie antenki, czy jak się tam nazywa, nie wiem, żeby złapać sygnał, nie? Co to kupić do laptopa, może by mi działało, nie, a oczywiście, bo tam miałem taki problem właśnie z internetem, że mi cały czas urywało sieć w internecie, nie? Internet mi cały czas przerywał w tym laptopie. Wszędzie działa, w innych działał, w starym laptopie z 2010 roku mi działał, czy tam 11 czy 12 roku. Nie, to był laptop, który ma 10 lat prawie. Takiego laptopa miałem starego. Nie, trochę mniej, ale coś takiego, nie? Tam mi się działa bez problemu, nie? Działał mi internet bez problemu, ale w tym nowym nie. Się cały czas psuł, coś zrywało i informatyk mi sprawdza, mówił, że chyba coś jest z tą siecią, albo z tą kartą sieciową, coś takiego. O, po prostu się wkurzyłem, czasem. Rozwaliłem laptopa, przestał działać, poczułem ulgę. Tak jak ten gościu, co przez okno wywala, nie? Miałem tak nieraz, teraz też mam jakiś taki ciężki okres, szczerze mówiąc. Nie będziemy udawać, też nie nagrywam tego kanału na YouTubie po to, żeby, nie wiem, udawać, że jestem jakimś super, nie wiem, super gościem od internetu, że wszystko wiem i tak dalej, wszystko jest kolorowe. Nie, bo ja też miałem takie sytuacje i cały czas z tym walczę, że sobie po prostu, też mówiłem, bo też nieraz, że jeśli chodzi o mój biznes, ja sobie cash flow, nie? Tym przepływ pieniędzy praktycznie rozwaliłem do zera w pewnym momencie. Tak sobie zrobiłem, tak przespałem pewien okres, że ja sobie wszystko, praktycznie co stworzyłem, to praktycznie spieprzyłem, można powiedzieć, nie? W pewnym momencie. I też frustracja i tak dalej, złość, i stres, przespane noce, nerwy i tak dalej, nie? Tak jest w biznesie czasami, to nie jest bajka, jak niektórzy tam Ci pokazują, nie wiem, na Instagramie często widać, że tu wszyscy się cieszą, wszyscy są cały czas w podróży, tu jakieś nowe podróże, coś, a słyszałem też o gościu, który właśnie wypłacił sobie raz, zarobił w jakimś hajpie, w jakiejś piramidzie finansowej, zarobił sobie, nie pamiętam ile, coś koło chyba 10 tysięcy, wypłacił je z bankomatu i cały czas robił zdjęcia, nie, że ma kasę. Tu wziął z tych 10 tysięcy, na przykład 3 tysiące, zrobił sobie zdjęcie na Instagramie, że zarobił 3 koła. Później ten 10, cały czas miał tą dyszkę, nie? Później wziął tam 5 tysięcy, zrobił zdjęcie z tych 10 tysięcy, nie? Co raz wypłacił.
raz wziął 3000 z tej dyszki, raz wziął z tej dyszki 5000, robił zdjęcie, pokazał na Instagramie. Później wziął dyszkę, całą dyszkę na przykład, zrobił zdjęcie, wrzucił na Instagramie, że znowu gdzieś tam zarobił. Później wziął, nie wiem, czwórkę z tej dyszki, z tej jednej dyszki cały czas, z tych jednych 10 tysięcy, nie? I tak dalej, nie? Też są tacy goście, ludzie. Tak naprawdę nigdy nie wiesz, jaka jest prawda, a w biznesie online, w biznesie sieciowym, w tradycyjnym biznesie, chociaż ja nie mam nic wspólnego z biznesem tradycyjnym, nie miałbym pojęcia w ogóle, jak być prezesem i tak dalej, bo na to jestem za słaby, szczerze mówiąc. To wtedy musi mieć taką głowę, moim zdaniem, w niektórych biznesach, żeby to wszystko poogarniać. Ja to jestem za słaby, pewnie bym położył wszystkie biznesy po kolei, takie tradycyjne, bo biznes online też sobie położyłem, ale to przez błąd, bo właśnie wybrałem te złe programy partnerskie do promocji, jakieś tam hype'y durne, zamiast jakiś konkretny temat, na przykład wziąć, który tworzę teraz. Możesz, link dam Ci poniżej, możesz sprawdzić, co to jest. Zamiast wziąć ten jakiś konkretny biznes i działać, wziąć sobie klapki na oczy i działać konkretnie w tym jednym temacie, to ja tam taki brałem jakiś tam hype, jakieś tam w refshery wchodziłem i tak dalej i w końcu sobie tak porobiłem, że to wszystko szlak trafił i mój biznes też szlak trafił i mój cashflow szlak trafił i tak dalej. Założyłem sobie spółkę z o, która przez ponad 2 lata ma zerowy obrót, nie? Tak naprawdę, dopiero teraz ja niedługo odnowię, znaczy ruszę z tym wszystkim od nowa. Czyli widzisz, w pewnym momencie było fajnie, później tak spierdzieliłem, że wszystko się schrzaniło i podnosiłem się od ponad 2 lat, bo przespałem też właśnie długi okres czasu, zamiast już działać, bo już widziałem, że te hype'y są, czekaj, macham rękami, a nie wiem, czy mi widać, że te hype'y przestają działać. Już widziałem w pewnym momencie, wiedziałem, że był błąd, że już tego, już właściwie nie promowałem tego od jakiegoś czasu go nie promowałem, ale już wiedziałem, że to siada wszystko, nie? I zamiast już tam wziąć sobie jakieś konkretne, czyli ja też testowałem, tę jedną firmę MLM testowałem, później drugą. I w końcu wszystko mi tak, też jedną zmieniłem, drugą zmieniłem. Też był taki okres właśnie, że z jednej strony wybrałem złe programy do promocji, szajsy kompletne do promocji wybrałem, które nie przetrwają, nie wiem, pół roku, nie są w stanie przetrwać. Chociaż jeden tam przetrwał 3 lata, nie? A to był właśnie, jeśli chodzi o ten Future Ad Pro, oni przetrwali, ten refresh przetrwał chyba 3 lata albo 4. Właśnie też słyszałem, że ludzie, którzy na początku uważali, że to szybko padnie, to jest szajs. Później zaczęli tam wpłacać kasę, bo zauważyli, że na przykład działa 2 lata i wtedy stwierdzili, ok, skoro nie zarabiałem przez 2 czy tam 3 lata, no to jest to stabilne i ok. I wpłacili kasę i w końcu to siadło i niektórzy potracili pieniądze życia, nie, swojego na tym. Zresztą oni też tam oddawali niby jakąś kasę, ale tam, ale żadne refshery, ci mówię, żadne refshery nie wchodzi, żadne takie programiki, gdzie można jakieś dziwne naliczenia i tak dalej, które biorą się z nieba, daruj sobie te programy, trzymaj się tego z daleka. Naprawdę może się zadłużyć. Jeśli są ludzie, którzy brali kredyty, pożyczki, wchodzili w te gówna i wtedy to wszystko padało i oni zostali tylko z pożyczkami, z długami. I niektórzy na przykład tego nie przetrwali, nie? To są takie historie. No, ale dobra, nie będziemy takie gówna gadać. Mówię, czasami w biznesie jest ciężko, nie wiem, jaki to jest tytuł tego filmu, ale czasami w biznesie jest ciężko. Wtedy też warto, czekaj, posiłkować się na przykład taką książką, jak Alchemik. Nie wiem, czy to widzisz? Widzisz chyba, nie? Jak Alchemik, fajna książka, czytałem ją kilka lat temu, muszę się zabrać jeszcze do czytania. Jak nie lubisz czytać, to sobie weź te, na przykład słuchawki audio, nie? No, bo to są wersje audio i tak dalej, to weź sobie audio i możesz słuchać sobie. Możesz jechać samochodem i słuchać tego, albo nagrywać film, zamiast na przykład radia. Ja w samochodzie zacząłem nagrywać filmy, zamiast słuchać, bo wcześniej słuchałem radia, cały czas muzyki, a audio akurat nie lubię słuchać, nie? Wolę czytać. To zamiast na przykład słuchać audio czy tam radia, zacząłem nagrywać filmy przy okazji na YouTube'a, żeby rozwinąć YouTube'a. Też mi to idzie, mówię, rozwijanie YouTube'a też mi idzie jak, nie wiem, krew z nosa, czy jakieś takie powiedzenie jest powoli i ciężko już budnie, ale robię to, bo wiem, że warto to robić. Mimo, że mam mały kanał, małe zasięgi, już tam się zaczyna coś dziać, nie, na tym YouTubie. Dlatego jeśli masz ochotę, chcesz mi to pomóc, kliknij subskrybuj poniżej, daj lajka w górę, czy tam łapkę w górę i skomentuj, jeśli masz jakieś pytania, daj znać. To mówię też, jakby to powiedzieć, podnoszę się z kolan, nie, też powoli. Dzisiaj mam ciężki dzień, ale podnoszę się z kolan, powoli z tym całym moim biznesem. Już wiem, co robić, jak robić, nie? Co promować, czego nie promować. Żadnych hype'ów, żadnych refresherów, żadnych takich programów, gdzie wpłacasz pieniądze i tam są jakieś naliczenia, że raz wpłacisz, nie wiem, na przykład $100 i tam są jakieś naliczenia co miesiąc, nie? Że ze $100 co miesiąc zarabiasz. Skąd się kasa bierze na to? To się trzeba zastanowić. Z wpłat innych osób. Jak tych osób jest coraz mniej, albo nawet jeśli tych osób jest tam jakaś tam taka sama ilość, przerost, jeśli nawet tych osób, które tam wpłacają, jest mniej więcej ten przyrost miesięczny taki sam, nie taka sama ilość tych osób, że tam co miesiąc na przykład, nie wiem, pojawia się 100 nowych osób, to mimo wszystko osób, które wypłacają, jest coraz więcej wtedy, nie? Bo coraz więcej trzeba osób wypłacać te pieniądze i wtedy w tym systemie jest coraz mniej pieniędzy i on pada. I blokuje tam, część zarobi, ale większość straci tak naprawdę, nie? Od tego się trzymaj z daleka, bo
już też jedna osoba mi pisała, że właśnie przez coś takiego przestali zarabiać w internecie, bo niektórzy myślą, że tylko tak się w internecie zarabia, że można Allegro sprzedawać i tak dalej, można działać w biznesie sieciowym. To też nie jest zrozumiałe przez niektóre osoby, bo nie wiedzą, jak działa biznes sieciowy. A biznes sieciowy to jest jeden z lepszych biznesów. Masz gotowe produkty, gotowe plany marketingowe, też gotowe szkolenia i tak dalej, tylko wystarczy działać. Jeśli mówię, tak jak ja czasami masz problemy w biznesie albo ze swoją głową, walczysz ze sobą, działasz i nic nie wychodzi, warto czasami jakąś książkę przeczytać, na przykład Alchemika, Paulo Coelho, to jest znana książka, pewnie o niej słyszałeś, ale te książki warto wracać jakiś czas, nie? Alchemik na przykład to jest taki najlepsze z działania, nie? Jeśli chodzi o naukę, czasami nie warto wydawać kupę kasy na szkolenie i tak dalej, bo czasami kupujesz szkolenia, one leżą tylko. Najlepsze jest działania. Kupujesz szkolenie, wykorzystuj te rzeczy z tego szkolenia. Teraz mamy tą nową metodę, o której gdzieś tam kiedyś słyszałem, ale nigdy nie stosowałem, stosuję od niedawna, tą właśnie metodę DOM, również widzieć. Panel dla partnerów, tą metodę DOM. Mogłem sobie ją przerobić, mogłem sobie ją, nie wiem, dowiedzieć się, jak ona działa i mogłem nic nie robić, nie? Z tym, czekaj, tutaj, plan działania. Ona jest tutaj, ale zacząłem się jej uczyć, zacząłem nagrywać, jak ona działa, żeby uczyć naszych partnerów i z niej korzystam codziennie. Nie od niedawna tak naprawdę dopiero, ale korzystam z niej codziennie, testuję, sprawdzam nowe rozwiązania różne, żeby coraz być w tym lepszym i już widzę pierwszy efekt tej metody tak naprawdę. Mogłem siedzieć, czekać, mogłem sobie powiedzieć, że dobra, wykorzystam tą metodę za tydzień albo za dwa tygodnie, albo dobra, w przyszłym miesiącu wykorzystam, bo teraz przerabiamy system, nie, bo musimy przerobić system, no to nie mam czasu, to wykorzystam tę metodę za miesiąc albo za dwa, jak skończę system, nie. A to działa w taki sposób, że cały czas byś miał jakieś nowe wymówki, bo okej, bo tu muszę to skończyć, aha, bo też muszę to nagrać, bo tu muszę maile stworzyć, to za dwa dni będę działać według tej metody. Za dwa dni to jeszcze, za dwa dni się okaże, że jeszcze musisz coś zrobić, albo musisz jechać, albo nie wiem, dobra, to jutro. I tak przekładasz. I na końcu się budzisz w takim momencie, że mija na przykład pół roku, a ty cały czas przekładasz działanie. Bo coś jeszcze musisz zrobić, bo jeszcze musisz się tego dowiedzieć, bo jeszcze musisz, nie wiem, to przeczytać, bo jeszcze musisz to kupić, nie? Bo jeszcze musisz to napisać. I cały czas przekładasz działanie. A nawet jeśli chodzi o biznes sieciowy, to nie musisz być ekspertem, nie musisz wiedzieć wszystkiego, musisz po prostu działać. Metoda DOM jest prosta. Ja teraz naszym osobom z naszego zespołu polecam właśnie, żeby korzystały z tej metody DOM. Plus my jeszcze w tle właśnie dla nich tworzymy lejki sprzedażowe i płatną reklamę, nie? Ale to działa w tle, bo to jest tam niewielki, na razie mam niewielki budżet, czyli to będzie tak sobie stopniowo się rozkręcać. Dlatego trzeba na takiej linii frontu właśnie to stosować na przykład metodę DOM, gdzie nie potrzebujesz stron ani lejków właśnie sprzedażowych, bo my to tworzymy i działamy w tym, ale w metodzie DOM nie potrzebujesz ani stron, ani lejków, tylko telefon, internet, Facebooka i możesz działać codziennie małe kroki. Właśnie biznes sieciowy polega na tym, że dużo osób wykonuje małe, proste kroki. Czyli nie musi, właśnie dlatego też biznes sieciowy jest taki fajny. Też nie jest, w porównaniu na przykład do biznesu tradycyjnego, nie jest drogi. Bo tak średnio możesz mieć biznes, który ci kosztuje miesięcznie 100, 200, 300 zł, czasami więcej, czasami mniej, nie? A tak bym wyśrodkował sobie na 200, 300 zł, to jest tak ok, nie? W biznesie sieciowym, żeby mieć takie koszty, by zrobić zakupy na takie sumy miesięcznie, mniej więcej. Wtedy się to łatwiej liczy, to są większe prowizje niż na przykład za 50 zł. Jeśli on nazwa na przykład mój biznes, można mieć tam za 50 zł wejść, za 100, za 200, 300 właśnie, ale optymalnie to jest 200, 300, nie? Żeby to, wtedy się to, są większe prowizje, są wszyscy zadowoleni i trzeba też ludzi uczyć, żeby oni właśnie nie bawili się w tą sprzedaż, bo biznes sieciowy nie polega na sprzedaży, ale żeby właśnie wykonywali proste czynności każdego dnia. I to naprawdę jest droga do sukcesu. Ja teraz właśnie czasami trzeba zgłupieć trochę, nie? W biznesie sieciowym. Ja właśnie teraz jestem na takim etapie, żeby zgłupieć. Zgłupniałem, czy jak to się mówi tam? To Marcin oni mówił zgłupnieć, że trzeba, nie? Zgłupieć. Zgłupnieć chyba to było takie powiedzenie. Musi po prostu zgłupnieć. Wziąć, wyrzucić wszystko do śmieci, siedzieć z jakimś, nie wiem, lekarzem, prezesem, tą całą swoją wiedzę w biznesie sieciowym walasz do śmieci i robisz proste czynności. A lejki sprzedażowe i tak dalej, jeśli chodzi o nas, one są ważne, one pomagają, są naprawdę potężne narzędzia, ale początkująca osoba nie stworzy lejka sprzedażowego, nie? Dlatego mówię, my to robimy dla naszych partnerów, ale to robimy w tle, że to działa dla nich, ale bez ich takiej, można powiedzieć, ingerencji, a na froncie korzysta z metody DOM. Ok, to na tyle, tak sobie postanowiłem coś nagrać, robimy się 20 minut, ale YouTube właśnie lubi dłuższe filmy, nawet takie powinny być, najlepiej nawet dla YouTube'a, to jest chyba takie ponad godzinę filmy, nie? Długie. Bo wtedy jak reklamę włączasz na YouTubie, no to wtedy możesz dać więcej reklam. W takim filmie YouTube też więcej zarabia, wtedy ty zarabiasz. Jeszcze reklamy nie mogę włączyć, mam za mały kanał, to jest od 1000 subskrybentów i chyba tam jest
W ciągu roku chyba 4000 godzin muszą być Twoje materiały obejrzane przez chyba 4000 godzin, coś takiego. Nie pamiętam. Nie, jeszcze mam za mały kanał na to, ale też właśnie jak włączysz potem reklamę, to YouTube Cię bardziej promuje, nie? Twój kanał wtedy, z tego co słyszałem. Zobaczymy, może dojdzie jakieś do tego. Na razie mówię, to nagrywanie YouTube'a, to jest ważne, YouTube, żeby nagrywać YouTube'a. Idziemy jak krew z nosa, ale się nie poddaje, bo nie można się poddawać. Najlepszym rozwiązaniem jest działanie. Dlatego dzisiaj miałem słaby dzień na przykład, od rana miałem słaby dzień, no to po prostu wyciągnąłem kamerę, zacząłem nagrywać, żeby działać, nie? Bo najlepszym rozwiązaniem jest działanie. Nie poddawaj się i działaj. To jest najlepsze rozwiązanie. Po prostu działaj, zrób coś. Nawet jakoś, nie? Tak to mówił chyba coach Mike. Żeby zrobić jakość, nie żeby to nie była jakość, ale żeby po prostu coś zrobić jakoś. A jakość będzie później. Jakoś tak on to mówił, nie? Mniej więcej. I coś w tym jest. Właśnie. Czyli najlepszym metodą jest działanie. Jak potrzebujesz motywacji, to sobie, nie wiem, weź książkę Alchemik, poczytaj ją przed snem kilka razy. Paulo Coelho, czy jak tak się wymawia jego nazwisko. I działaj. Ok, to na tyle. Jeśli masz ochotę, pisz coś w komentarzu. Jeśli masz jakieś pytania, pisz w komentarzu, daj łapkę w górę. Zasubskrybuj sobie ten kanał, to mi też pomoże się rozwijać. Jeśli masz pytania jakieś na przykład, nie wiem, na temat lejków sprzedażowych, e-mail marketingu, na temat metody DOM i tak dalej, to napisz w komentarzu, to może też nagram film na ten temat, nie? Ci odpowiem i wtedy ty będziesz mieć korzyść i ja będę mieć korzyść, nie? Bo ci odpowiem na przykład w filmie wideo i też będę mieć przy okazji materiał na kolejny film. Ok. I też sprawdź sobie linki poniżej, tam zobaczysz chyba w pierwszym linku, jeśli dobrze pamiętam, albo w drugim, moją metodę numer jeden do zarabiania w internecie, albo właściwie platformę numer jeden do zarabiania przez internet. Sprawdź sobie to i widzimy się w kolejnym filmie wideo. Cześć!